Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Chciałam was przeprosić, że mnie tak długo nie było. Pod koniec będzie krótka informacja dla was i zapraszam do filmiku. Nagłówki oraz notatki, które robię w dzisiejszym filmiku, robię w zeszycie z interdruku z takim ślicznym wzorkiem. W środku są takie koperty na wyrwane kartki. Zeszyt jest w kratkę, nie przebija kartek i ogólnie jest bardzo fajny. Pierwszą rzecz, którą robię, to jest notatka z takim ślicznym nagłówkiem, którego ostatnio nauczyłam się robić. Robię je brushpenami oraz czarnym cienkopisem. Zaczynam od napisania wyrazu jaśniejszym brushpenem, następnie poprawiam cały wyraz ciemnym cienkopisem, a następnie w środku robię ciemnym brushpenem. Nie nagrałam całości, jak poprawiałam ciemnym cienkopisem, ponieważ ciężko mi się nagrywało jedną ręką, a drugą pisało napis. Kiedy skończyłam nagłówek, zaczęłam pisać część czasowników nieregularnych. Nie nagrałam wszystkiego, ponieważ trochę zostawiłam dla siebie i nagrałam kawałek, kiedy już pisałam. Pisałam wszystkie trzy formy oraz tłumaczenie. Kolejną rzeczą, którą zrobiłam, była druga notatka z czasów z angielskiego. Zrobiłam z past simple i present continuous. Chciałam przetestować nowe zakreślacze, które kupiłam, jednak one nie sprawdziły się do tego typu notatek. Pierwszy czas, jaki zrobiłam, to był czas past simple. Zaczęłam go od napisania czarnym cienkopisem nazwy, a następnie zakreślaczem obok narysowałam takie kreski, żeby oddzielić to od nagłówka. Następnie podzieliłam na zdania, pytania oraz przeczenia i napisałam, jak się tworzy ten czas. Kolejnym czasem był present continuous, zrobiłam go tak samo jak past simple, tylko zrobiłam napis dalej i całość zaczęłam pisać dalej. A tak się prezentuje efekt końcowy. Teraz już zaczęłam robić takie same nagłówki. Pierwszy to był po prostu napis zrobiony brushpenem. Do drugiego nagłówka użyłam zwykłego pisaka i cienkopisa. Dużymi literami napisałam nagłówek, a w środku zrobiłam małymi literami też również napis nagłówek. Trzeci nagłówek, jaki zrobiłam, to zwykły napis, a pomiędzy literami zrobiłam kropki. Czwarty nagłówek, jaki zrobiłam, to było zrobienie takiego pomazania brushpenem, a na tym napisałam napis nagłówek. Następnie zrobiłam zwykły napis z takimi kreskami na górze i na dole. Kolejnym chodziło o to, żeby wokół były takie kropki, jednak brushpen był do tego nieodpowiedni i się te kropki trochę rozwaliły. Następny był zwykły napis nagłówek brushpenem, a wokół zrobiłam zwykłym niebieskim cienkopisem takie małe gwiazdki. Ostatni nagłówek na tej kartce to zwykły napis z takimi promyczkami wokół. Kolejny nagłówek zrobiłam zwykłym cienkopisem i jasno niebieskim poprawiłam wokół jakby literę. Następny napis zrobiłam jasnym brushpenem. Kolejny raz wykonałam napis nagłówek, a w środku poprawiłam zwykłym czarnym cienkopisem, również kaligraficznie, też napis nagłówek. Kiedyś napisałam również takie nagłówki oraz takie. Tutaj wstawiłam kilka zdjęć stron z zeszytów, które właśnie robiłam nagłówki. Nie do końca mi się wszystkie podobają, lecz no to było dawno. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tych nagłówkach. Ja chętnie przeczytam wasze opinie. Do niektórych nagłówków używałam tylko cienkopisu, do niektórych pisaków cienkopisów, do niektórych brushpenów. Tutaj pisałam na przykład kaligraficznie zwykłym cienkopisem, a potem poprawiłam to brushpenem. Większość pomysłów na nagłówki czerpię z Pinteresta. Chciałam bardzo przeprosić, że mnie bardzo długo nie było na kanale. Ale jestem teraz w 8 klasie i mam bardzo dużo nauki, a w soboty gram mecze. A po meczach jestem zmęczona i czasami nawet nie mam czasu się pouczyć i nie mam kiedy nagrać filmiku. Więc postaram się teraz nagrywać regularnie, kiedy tylko będę mogła, ale nie zawsze będzie taka opcja, chociaż mam nadzieję, że będzie mi się częściej udawało nagrywać teraz filmiki. Dziękuję za obejrzenie filmiku do końca. Zapraszam do subskrybowania, komentowania oraz dawania łapki w górę. W komentarzu możecie napisać filmiki, które byście chcieli wy zobaczyć, a ja postaram się te pomysły zrealizować. Pa!